sobotę 3 grudnia na hali sportowej w Siewierzu odbył się mikołajkowy turniej bokserski o puchar burmistrza miasta i gminy Siewierz. Klub Animals Box Siewierz, który już od kilku miesięcy pracuje tutaj przy szkole podstawowej, zorganizował te zawody. Zjechało się mnóstwo zawodników z całego kraju, włącznie ze Słowacji oraz z Czech, także można powiedzieć, że to turniej międzynarodowy. Na turniej do Siewierza zjechało się ponad 100 zawodników. Nie każdy może walczyć, bo nie każdy ma dobranego odpowiednio zawodnika. Sztuką jest dobrać takiego przeciwnika, który będzie odpowiadał drugiemu. No nie możemy rzucić kogoś, kto ma 3 walki do innego zawodnika, który ma 43 bądź 103. Dlatego tutaj jest też bardzo ważna praca trenerów, sędziów, żeby dobrać odpowiednio na podobnym poziomie zawodników, którzy tak naprawdę uczą się tego bokserskiego fachu. Sekcja boksu w Siewierzu działa już ponad rok. Samorząd miasta i gminy Siewierz wspiera ten klub. Cieszymy się, że właśnie ten klub bokserski Animals Box Siewierz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dziesiątki młodych mieszkańców miasta i gminy Siewierz trenuje. Cieszymy się, że wracamy do pięknych tradycji bokserskich, bo przecież przypominam, że Przemsza Siewierz, kiedy powstała, była klubem wielosekcyjnym. Również właśnie była dyscyplina bokserska. Dzisiaj to odtwarzamy, wracamy do tych pięknych tradycji i cieszę się, że dzisiejszy turniej cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, ciekawe walki i myślę, że ten sport będzie się w Siewierzu rozwijał ku zadowoleniu nie tylko zawodników, ale również i społeczności miasta i gminy Siewierz. Mamy dobrych działaczy, którzy tworzą trzon tego klubu, to jest Krystian Kwiecień, jak i również trener Krzysztof Szot, znakomity bokser, osiągający znakomite wyniki i myślę, że oni są tymi osobami, które przyciągają młodych ludzi właśnie do klubu bokserskiego w Siewierzu. Znaczenie sportu w gminie Siewierz jest zauważalne. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że pan burmistrz, z którym się znam od lat, zawsze wspiera sport i wielki szacunek i uznanie dla niego za to i dziękuję mu w imieniu całego środowiska, że została tu utworzona sekcja, są piękne zawody bokserskie, wspaniała infrastruktura, także tylko się cieszyć i gratulować samej decyzji. Na turniej do Siewierza przybyły osoby, które są już dobrze znane w świecie boksu. Bardzo fajny turniej, myślę, że fajnie, bo tutaj Siewierz rozwija możliwości, fajnie pokazuje, że młodzież może przyjść na salkę treningową, którą tutaj niedawno otworzyliśmy, otworzył trener Krystian, trener Krzysiek Szot, można przyjść obejrzeć sobie fajnych chłopaków, na przykład naprawdę fajny poziom jest. Dzisiaj jak już weszłam na salę i rozejrzałam się, to zakręciła mi się po prostu łezka wokół, bo widzę wszyscy w koszulkach, w bluzach, w dresach Animalsa i Animals to jest taki w ogóle klub, w którym zaczynałam swoją przygodę ze sportami walki. Krystian Kwiecień jako jeden z pierwszych prowadził zajęcia już lata temu w brazylijskim jiu-jitsu, które było nowością ogólnie w regionie. I zaczynaliśmy, był taki moment, gdzie trenowaliśmy w piwnicy i dzisiaj wchodząc na tą salę, widząc co ten człowiek zrobił, gdzie doszedł, ilu ma zawodników, ile zawodników startuje, ilu ludzi rozpoznaje ten klub. I jak to wszystko się rozwija, że teraz już powstała sekcja bokserska, no jest dla mnie niesamowite. Tak jak mówię, ten człowiek, Krystian Kwiecień, zrobił coś z niczego i naprawdę wielki szacunek i uznanie, a wiem, że będzie się rozwijał jeszcze i jeszcze i jeszcze i naprawdę warto obserwować tego człowieka, co on robi, co działa i co tworzy z ludzi, co tworzy z młodych ludzi i dlaczego wiele ludzi takich na przykład jak ja jestem dzisiaj tu, gdzie jestem, bo ten człowiek właśnie nakierował mnie na odpowiednią drogę. Stoczono blisko 40 walk. Dla Siewierza boksowało 11 zawodników w różnych kategoriach wiekowych oraz wagowych. Zorganizowanie takiego turnieju ma wielkie znaczenie dla tutejszych zawodników. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Organizacja całych zawodów jest naprawdę na najwyższym poziomie. Na pewno wiele zagranicznych, jak i polskich organizatorów może bardzo wiele się o nas nauczyć, wziąć od nas przykład. Cieszysz się, że taki turniej jest zorganizowany tutaj właśnie na terenie gminy Siewierz? Niesamowicie się z tego cieszę. Jest to moje rodzinne miasto, gdzie mogą do mnie przyjechać wszyscy moi znajomi, moja rodzina i wszyscy mi kibicować. Wszyscy startujący zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. Same zawody w sobie bardzo dobrze zorganizowane i widzę puchary, medale bardzo ładnie zrobione. Wszystko mi się podoba jak na razie. Co poszło lub co nie poszło?
no nie poszło to, że mało ciosów zadawałam, strasznie mało ciosów, bo próbowałam się skupić i na unikach, i na, nie wiem, zwodach i tak dalej, no i po prostu mało ciosów wydaje mi się. Jak oceniasz swoją dzisiejszą walkę? Podobała mi się przez to, że nigdy nie robiłam tylu uników, ile w tej walce, no i w sumie no, nie mogę powiedzieć, że jedna z lepszych, ale była okej. Okay. Organizator zapowiada więcej tego typu imprez. No, mamy nadzieję, że ten turniej bokserski będzie już cykliczną imprezą, która wejdzie do kalendarza. No, oprócz tego oczywiście robimy w brazylijskiej jiu-jitsu, w kimonach bez kimon, która już przyjęła się i to już będzie chyba 7. edycja teraz w kwietniu. No, w planach są też, jest Liga Dzieci i Młodzieży w brazylijskim jiu-jitsu, także myślę, że będzie się w przyszłym roku działo dużo u nas na hali. Puchar burmistrza miasta i gminy Siewierz trafił do klubu Animals Box Siewierz. Gratulujemy.